Dawid Załęcki, witam serdecznie. Cioma. Dawid, konferencje typu pewnie takie, które ci się podobają. Siedzisz, nic nie musisz mówić, obserwujesz sobie, co, jak się produkują inni, co? Tak, no tak może być, nie? Także na spokojnie. Pierwszy raz, nie wiem czy, znaczy nie wiem czy w sumie pierwszy raz, ale wiem, że masz pełen okres przygotowawczy. Powiedz mi, jak dużo to zmienia w twoim nastawieniu do pojedynku właśnie z Denisem Lebrygą? Znaczy w nastawieniu to nic nie zmienia, no to po prostu trenuję, no w sumie, kurwa. Największe zaskoczenie? No co trenuję po prostu. Ile ważysz? Waha mi się 96, 97. On chyba 120, nie? No podobno. Nie chciałeś jakiegoś catchweightu? Nie, tam... Jest jak jest, a chuj tam. Ale nie pomyślałeś sobie, nie wiem, no później ewentualnie, kurde, mogłem chociaż trochę go zmęczyć, nie? Nie, oni mi proponowali, że na te, jak do mnie dzwonili, że jak go proponowali, to mu powiedzą, żeby zgubił coś tam. No. Ale nie, spokojnie, jak już mam się bić, to już niech jest, jak niech ma, tak jak chce i tyle, nie? Nie oszczędzają cię, słuchaj, samych małolatów ci dają, 20 lat młodszych. Ty nie chciałeś, żeby dali ci kogoś, nie wiem, o podobnym stażu życia, co ty? No chciałem, ale co z tego? Ale nie miałeś, załóżmy, nie wiem, jakiejś swojej propozycji, czy coś takiego? Tam jest moja propozycja na Telebimie. Słuchajcie, na Telebimie jest Marcin Najman. Zepsuł ci, co? Plany. No, no, uciekł do turnieju. Dogadałem się z chłopem, który waży też ze 120 kilo. Nie, schudł teraz. Ale ile ma? No 112 podobno. No dobra, no to nieważne. 100 kilkanaście kilo, dogadałem się z chłopem, że na 100 kilkanaście kilo. No i dali mi chłopa, tylko że 20 lat młodszego, kurwa. Wagowo podobnego dali. Czyli co, można powiedzieć, że Marcin, no powiem brzydko, spieprzył do turnieju. No widzisz. Dawid, ale tak śmiechem, żartem, ty byś chciał kiedyś serio zawalczyć z Marcinem, czy to bardziej jest w formie żartu? Z królem pewnie, dlaczego nie? Przecież to nie jest powiedziane, że musimy się tam napierdalać, kurwa, nie wiesz, o życie, nie? Możemy się pobawić przecież, kurwa, całe trzy rundy. No tak, tylko Marcin pewnie by chciał w MMA. Kurwa, z Marcinem to zobaczymy. Słuchajcie, bardzo ciekawe rzeczy wychodzą na wywiadzie. Zaskoczony byłeś propozycją, że akurat Denisa ci zaproponowali? Tak. Zaskoczony, no bo kurwa, wielki chłop, młody, 20 lat młodszy, 20 kilo cięższy, z kilkanaście centymetrów wyższy pewnie. No zaskoczony jestem, no bo... No bo się zdziwiłem, nie, że akurat jego, nie? Pierwsze co to mówię, kurwa, nie macie kogoś w moim wieku? Ciągle tych małolatów? No ale w twoim wieku znaleźć, powiem ci tak, kogoś jeszcze w twojej formie ciężko będzie na pewno, nie? No oprócz tego człowieka, wiadomo. No. Słuchaj, Dawid, ale lećmy dalej. Dużo ludzi mówiło, że no, będzie pojedynek tych dwóch Denisów, czyli twojego syna właśnie z Denisem Lebrygą. Nie chciałeś poczekać i zostawić tego Denisa swojemu synowi? Słuchaj, no przede wszystkim no, miał być ten pojedynek, no ale co, syn jest na razie chory, no to co, stary musi go zastąpić, a no, ja wiem, kiedy ten pojedynek będzie. Oni chcieli tą walkę zrobić teraz, już natychmiast. No, wiesz, jakie oni mają zajawki, nie? Dzisiaj sobie wymyślą, chcą, to dzwonią, cisną, nie? No by nie chcieli, by nie czuli w tym biznesu, to by nie proponowali, nie? Nie robią walki z przypadku, tylko mają zaplanowane, wymyślili, taki mają plan i chcą go zrealizować. A nie myślą o tym, co będzie za pół roku czy za rok. Ja wiem, kiedy Denis wróci, czy oni wiedzą, kiedy Denis wróci. No, czas rehabilitacji, przygotowania się później porządnego, bo on musi się porządnie przygotować, żeby zawalczyć. Bo wiesz, przez ten okres, jak nie będzie walczył, to forma spada, nie? To trzeba się przygotować porządnie. Co u niego? Jak jego zdrowie? No co, no po operacji wraca do zdrowia, jeszcze kuleje tam cały czas, no, rehabilituje, no i... Okay. Tak. Widzieliśmy się na gali The War, gdzie no, jednym właśnie z szefów jest twój syn, czyli strzelam, że wejściówkę ci dał, czyli te relacje się chyba musiały trochę ocieplić, co? No właśnie nie dał. Nie dał? Nie dał. Na The War zresztą nie miałem jechać, pojechałem tam z Partyzanta, dzień wcześniej podjąłem decyzję, bo mój dobry kolega, przyjaciel walczył tam, ten co wygrał. Gratulacje w ogóle dla Zamka. Tak, zależało mu, żebym był, więc mówiłem mu na początku, że nie przyjadę, no ale w końcu później przemyślałem sprawę w sumie. Pojechałem tam dla niego, pojechałem. Powalczyłem trochę z ochroną, ale jakoś szedłem. A, czyli za wyjściówki nie płaciłeś? Nie płaciłem i nie zamierzałem płacić, ale też nie zamierzałem się prosić. Słuchaj, dzisiaj oglądałem twój wywiad z Kubą Kuligiem. Otworzyłeś się trochę bardziej, o co tam wam poszło, choć powiedziałeś, że no nie pasuje ci podejście Denisa do treningów i do tego, do tych jego ruchów we freak fightach. Mi się też wydaje, że ty masz dużo w tym racji, bo my też widzieliśmy, jak Denis wyglądał w ostatnim pojedynku, nawet chodzi o jego kilogramy. Ja mu sam to mówiłem. Myślisz, że jest szansa, żeby w końcu posłuchał tego mądrego ojca? Nie. Ojca on nie posłucha.
ale może zobaczy to, co się dzieje, może to do niego przemówi, bo on zawsze uważa, że ojciec nie ma racji. Tyle, że ojciec zawsze ma rację. W tym wypadku myślę, że ojciec to, ma rację. Czy ojciec ma rację, to cała Polska teraz potwierdza, czy ojciec ma rację, czy nie ma. Ale on musi zrozumieć to sam i... No właśnie, ja nie wiem, czy ty czytasz komentarze ogólnie pod filmami. Ludzie strasznie trzymają twoją stronę. A w czym? No nawet w tym, nie powiem, że konflikcie, no tylko w tej, no niesnatce nawet z synem, no nie? Dużo ludzi mówi, Denis, bierz przykład z ojca. Denis, masz bardzo mądrego ojca, słuchaj się go. No... Tyle. Słuchaj, no dobra, tu mi się pisze taka sama historia jak z Don Diego Kubiszynem. Na początku walczył Denis, potem walczyłeś z nim ty. W sumie tu też się pisze taka fajna historia. Nie życzę ci, żebyś przegrał w żadnym wypadku, ale też być może potem Denis się zmierzy z Denisem Labrygą, no i ty mu przetrzesz ten szlak, tylko być może teraz w drugą stronę. No ja myślę, że pewnie do tej walki dojdzie prędzej czy później i ja podejrzewam, że właściciele Heiliga na pewno też o tym myślą, że pewnie dlatego też tą walkę mi zaproponowali, bo to będzie pewnie dobry podkład. Zastanawiam się tylko, co będzie lepszą mobilizacją dla mojego Denisa, czy to jak przegram i można powiedzieć, że zemsta kurwa za ojca, czy to jak wygram i po prostu ambicje mu bardziej urosną, że jak to ojciec dał radę, to ja też muszę, tym bardziej, nie? Albo jeszcze trzecia opcja, ojciec przegra i pokazać, że a ja mu wpierdzielę, no nie? No to mu, no to też, no to razem z tym pomszczeniem w sumie. No. Tak, tak. Dawid, słuchaj, jeszcze kolejna sprawa. Jak tu wchodziłeś, to mówiłeś, że nie wiesz, na ile będziesz. Jest siódma gala i czwarta z twoim udziałem. Jak to wygląda? Ty się tym bawisz, cieszysz się z tego, czy już raczej bardzo się w to wkręciłeś i też czy bardziej śledzisz internet i to, co się dzieje ogólnie we freakfightach? Nie, bardziej nie śledzę. Znaczy, na pewno śledzę bardziej niż kiedykolwiek, bo kiedykolwiek w ogóle tego nie śledziłem, nie? Odkąd zaczął, to trochę Denisa tam śledziłem. A później jakoś tam śledzę, ale nie ma, nie zmieniło się to od pierwszej mojej walki, także cały czas mniej więcej jestem na samym poziomie. Czyli rzadko, jak wiadomo, jakaś gala przychodzi, no to wtedy coś bardziej, nie? No już trochę chyba w to wrosłem, nie? Tak naprawdę już się czuję dobrze, także już nie stresuję się tak jak na początku. No jakoś się już to zaklimatyzowałem, nie? Słuchaj, ostatnie pytanie. Niedługo jest Gromda. Ty oglądasz te gale, czy nie? Bo teraz walczy Don Diego z Balboą. Jak ty pójdziesz ten pojedynek? Większość Gromda oglądam, tak. No kurwa, ciężka jest walka do wytypowania. No, myślę, że tam naprawdę walka może iść w każdą stronę i oni są na takim poziomie, że tam jeden cios może zaważyć tak naprawdę, a wiadomo, jeden dobrze celuje, jeden i drugi jest cwany, inteligentny, dobrze przygotowany będzie też każdy z nich, więc to naprawdę może iść w dwie strony. Tutaj ciężko jest wytypować zawodnika takiego, który wygra, nie? Dobra, Dawid, to co? Dziękuję bardzo za rozmowę, dobrze znowu Cię widzieć, no i powodzenia, trenuj, trzymaj się. Na razie, hej.